Dzień dobry Państwu. Środa, 28 lutego. Wszyscy w super humorach, jak to zazwyczaj z rana u nas. Kot pod samochodem. Oj, dyskusja. W tej chwili wsiadajcie, bo nie macie dużo czasu. 7:53. Ogień. A, zamknięty? Już idę. Dziewczyny odstawione. 8:03. Władziu się częstuje gumą i co? Zostawiamy auto, idziemy sobie na spacer do tego przedszkola. Jest ciepło i dość przyjemnie. Chodź, gościu! Ja nie lubię długich ruchów. To naprawdę tylko ja wiem. I po tych progach zawsze musisz. I drzwi jeszcze. Chodź. Maszerujemy. Dzień dobry raz jeszcze, moi drodzy. Słuchajcie, odstawiłam dzieciaczki. Jest dobry czas, 8:15, nawet nie. No i normalnie to lecę do domu o tej porze, bo się spieszę do Pawełka, kawkę wypić w ogóle, ale skoro go nie ma dzisiaj, to chyba najpierw zacznę od tego, że pojadę do sklepu, kupię jest tam mleko, jakieś podstawowe rzeczy, których mi brakuje na później. I później, jakby się tak zdarzyło, że pogoda będzie super, a jest taka nadzieja chyba, to sobie przyjdę po dzieciaki na spacer. Jadę po tym sklepie, zrobię to, co mam zrobić w domu, mam tam trochę rzeczy do ogarnięcia. Może do rodziców odwiedzę. No i właśnie tak jak powiedziałam, gdyby pogoda była jakaś taka przyzwoita, to się po prostu przejdę po dzieciaki. No teraz jest super, jest 10 stopni, mimo tego, że jest wcześnie, no to już zapowiada się nieźle, nie? No i to tytułem wstępu byłoby chyba tyle. Jadę jeszcze, zobaczę co tam w sklepie słychać. No to jeszcze może nie kończę tego filmu. W każdym razie to już takie wstępne dzień dobry Państwu mówię, tak od siebie, z centralnej Polski. Paweł Wam jeszcze powie pewnie z innej części kraju. No dobra, to Darka. Dojechałam, drodzy Państwo, pod sam dom, zakupy tam drobne jakieś, co miałam zrobić, co zrobiłam. Idę napić się kawki teraz. Pogoda robi się, powiem Wam tak, nie wiem czy się poprawia, czy się pogarsza. Zaczął padać deszcz, za to robi się coraz cieplej, bo już jest ponad 11 stopni w termometrze. No także dziwna sprawa. No ale miało być się ciepło. Oby tylko nie lało. Słuchajcie, to już bardzo dobrze. Nawet to pochmurne, tą pochmurną aurę zniosę. Tylko żeby nie lało. No, to wtedy można i wyjść na dwór, i na spacer, i wszystko. Póki co nie zanudzam. Odwracam zaraz kamerę, bo widzę, że kitek przyszedł. Mnie wita. Cześć, niuńku piękny. Cześć. Gdzieś ty był? Do domku chcesz iść, nie? Bo mokry. Mokry jesteś i nie chcesz się tu chodzić, prawda? Jeszcze ci samochód zamknęłam. Idź pod dach, ja już idę do ciebie. No, to idę. Ja już jestem w domu oczywiście. Przyszłam, zaraz idę sobie robić kawkę. Pogadałam chwilę z Pawełkiem. W ogóle telefon mam chyba brudny, czekajcie. Ekran mam brudny, chyba lepiej, nie? Miałam. Księciuniowi to widzę, że trzeba zmieniać karmę, bo jak w kółko dostaje tą samą, to mu się chyba odechciewa ją jeść. No i teraz na przykład dostał chrupki, trawo, widzę, że się zajada. Takie biedronkowe, zazwyczaj mu kupowałam jakieś tam inne, lepsze. Ale chyba służy temu panu taka odmiana. Karma to w ogóle ostatnio mu jest tak średnio potrzebna, ta mokra. No ale nic, może taka faza. A może po prostu mniej zaczął jeść teraz, może to na zimę tak się zajadał strasznie mocno. A teraz już będzie trochę spokojniej. Dobra, robię kawkę, moi drodzy. Ogarnę tu na stole po dzieciowym śniadaniu i zasiadam na chwilę sobie tam w telewizyjnym, wypiję kawę, zjem śniadanie i biorę się za sprzątanie i tam inne rzeczy. No i tyle, przyjemnie tak w domku, a przyjemnie też na zewnątrz i mam nadzieję, że się trochę wypogodzi jeszcze. Gdyby było trochę więcej słońca, to już w ogóle byłoby bajecznie. No, a tak to wychodzi, że ciągle marudzę. Kończę, robię kawkę.